Dzień dobry, Ania Szyniszewska. Jestem terapeutą tańcem i ruchem, ale też psychologiem. Od 10 lat pracuję wyłącznie metodą terapii tańcem i ruchem, ponieważ uważam ją za najbardziej skuteczną w pracy z ludźmi i właśnie twórczą, wydobywającą zasoby z każdego z nas. Jestem też, pracuję też jako coach i HR-owiec, ale dzisiaj spotkałyśmy się tutaj po to, żeby właśnie mówić o tym, jak taniec i ruch może pomóc nam w szukaniu zasobów i w tym, żeby no, znajdować siłę do tego, żeby radzić sobie ze zdrowiem, szukać dróg do tego, żeby wyzwalać swoją kreatywność. Dla mnie osobiście taniec jest ważny, ponieważ sprawia, że ludzie zakwitają, sprawia, że ludzie znajdują w sobie energię, której normalnie by nie mieli. Tak? Taniec jest takim naszym pierwotnym sposobem wyrażania się. Jako dzieci się poruszamy w bardzo różny sposób i później jako dorośli trochę tracimy, zapominamy o tym, że możemy się ruszać, że mamy ciało, które nam służy, że mamy oddech, że możemy sobie pomóc w sytuacjach trudnych przez to, że się właśnie poskaczemy, pobawimy, potańczymy i to jest na jednym poziomie, tak? Natomiast terapia ruchem jest trochę czymś innym niż taniec, który służy do takiej swobodnej ekspresji albo w takich sytuacjach, kiedy ludzie się uczą, tak jak no, jest wiele programów typu Taniec z Gwiazdami i tam chodzi o nauczanie się pewnych kroków, tak? My w terapii tańcem raczej jesteśmy nastawieni na to, żeby pracować nad własnym procesem, nad tym, żeby każdy twórczo się wyrażał na tyle, na ile potrafi, może, ma ochotę w danym dniu, w danym momencie życia, z tym wszystkim, czym jest, czyli z różnymi emocjami, z różnymi swoimi trudnościami, ale też radościami. Terapia tańcem jest takim laboratorium, w którym ruch i taniec jest pewnego rodzaju narzędziem do pracy nad tematami psychologicznymi, tak jak to się dzieje w terapii klasycznej, tak? gdzie przychodzi klient i mówi, chce podnieść swoją samoocenę, albo chce sobie poradzić w relacjach z innymi, albo właśnie chce poradzić sobie, ponieważ właśnie się dowiedziałam, że jestem chory, tak? Albo chora i to powoduje, że ta trauma powoduje, że szukam czegoś, jak sobie z tym poradzić, jak sobie poradzić ze sobą, jak sobie poradzić z rodziną. Terapia ruchem ma wiele zastosowań, no, między innymi dzisiaj się spotykamy w temacie radzenia sobie z chorobą, tak? Z tym, jak wyzwolić sobie własną kreatywność, która pozwala na radzenie sobie z tym, co jest często w ciele wyrażone w postaci blokady mięśniowej. Nasze ciało jest spięte często, że nasze ciało, właśnie to, co Pani pokazała, że ono jest po prostu zamknięte, że nie oddychamy albo oddychamy bardzo płytko i to powoduje, że właściwie nie mając świadomości tego, że mamy ciało, które nam służy, nie dbając o to ciało odpowiednio, ono zaczyna chorować i choroba jest najczęściej takim głosem ciała, który mówi, jest mi niedobrze. Tak, oczywiście jest genetyka, są uwarunkowania środowiskowe, to nie jest takie proste, tak? To nie jest tak, że choroba bierze się z tego, że po prostu nie dbamy tylko i wyłącznie o ciało, ale jest to jednym z elementów i wyzwalaczy. I często jest tak, że widzimy, że ciało też to jest nasza historia i często traumy, które mamy z dzieciństwa są odzwierciedlone w postaci blokad. Jeśli w pewnym momencie nie znajdziemy środków do wyrażania tej traumy, to ona może stać się źródłem choroby, zaczątkiem tego, że właśnie nasze ciało z każdym dniem zaniedbane, domagając się uwagi, manifestuje to w postaci choroby. I to jest jeden wymiar. I jak przychodzi klient, który no już jakby dowiedział się, jestem chory. I to może być tak, z jednej strony możemy na to patrzeć wyrok, straszna sytuacja, coś, z czym nie możemy sobie poradzić, a z drugiej strony ja patrzę na to jako szansę. Tak, możemy poradzić sobie właśnie, to jest informacja od ciała, które mówi, pomóż mi, zajmij się mną, posłuchaj mnie wreszcie i daj mi uwagę. Najczęściej w trakcie takiej sesji indywidualnej pracuję w taki sposób, że nawiązuję relacje z tym klientem. Przyglądam się temu, w jaki sposób
gdzie jest spięcie, w jaki sposób oddycha, w jaki sposób można tą relację nawiązać. Bo bardzo często, oczywiście to się nie dzieje tak, że na jednej sesji nagle ta relacja się buduje. Bardzo często to jest długotrwały proces. Ale każda sesja terapii tańcem i ruchem zawiera w sobie element ruchu. I to jest, i to różni od takiej klasycznej, behawioralnej czy analitycznej terapii, ponieważ oprócz tego, że rozmawiamy, bo rozmowa, nazywanie tego, co się dzieje w ciele, jest ważnym elementem terapii, to również ruch, który z jednej strony pozwala na wyrażenie tych emocji, na przykład smutku. Tak? Bardzo często to jest tak, że zapraszam klienta do tego, żeby się położył, pooddychał, żeby na przykład siedział i tak jak poczuł w ogóle, jak przebiega ten oddech dzisiaj, w tym momencie, gdzie są napięcia w ciele, gdzie jest w ciele moc, tak? Bo też interesuje mnie właśnie ten moment, który jest elementem zdrowym, ponieważ nigdy nie jest tak, że jesteśmy całkowicie chorzy. Tak? Zawsze jest tak, że część ciała jest zaatakowana chorobą, ale część ciała jest zdrowa i walczy o to. I szukamy dróg do tego, żeby pozwolić ciału na to, żeby poprowadziło tego klienta do zdrowia. Ja przynajmniej pracuję w taki sposób, żeby klient odkrywał też to, co ma zdrowe, to, co jest mocne w nim. Już na dzisiaj, tak? Czyli podsumowując, sesja zawsze się składa z pewnego elementu ruchu, ale to nie jest ruch tak jak w klasycznym tańcu, tak? Tutaj nie chodzi o jakieś specyficzne formy tańca, bardziej o to, żeby po pierwsze posłuchać swojego ciała, żeby zapytać się, jak się czujesz dzisiaj, jak przebiega twój oddech, gdzie jest rozluźnienie, gdzie jest napięcie, jak temat, z którym dzisiaj jesteś na sesji, wiąże się z na przykład z tym, jak to odzwierciedlone jest w postaci tego, jak siedzisz, jak oddychasz, jak się poruszasz dzisiaj specyficznie. No i oczywiście są różnego typu narzędzia. Czasem wprowadzamy muzykę, czasem wprowadzamy rytm, czasem wprowadzamy relaksację. Natomiast pracujemy w sposób procesowy. Mówię my, bo też pracuję zespołowo terapii grupowej i wtedy ta sesja wygląda trochę inaczej, ma trochę więcej struktury, ale nadal jakby to, co jest inne od klasycznej lekcji tańca, to jednak jest pewien element oczywiście zabawy, kreatywności w trakcie takiej sesji. Natomiast to grupa czy pacjent indywidualny decyduje trochę, w jakim kierunku idziemy. Często sesje się zaczynają w ten sposób, że przedstawię mi się gestem. Tak? Na przykład ja dzisiaj się mówię Ania. Dzisiaj tak się czuję. Albo Ania. I każdy właściwie ma propozycję przedstaw się z gestem, ale każdy interpretuje ten ruch w inny sposób. I poprzez to, że każdy się przedstawia, każdy jest odzwierciedlony też w ruchu innych osób, czuje się widziany i zyskuje moc, której normalnie w życiu nie ma bardzo często. Czyli odnajduje taką bardzo pierwotną więź ze sobą, ale też z innymi. I to jest taki element leczący. A jednocześnie, kiedy pojawiają się trudne tematy, złość, lęk, odrzucenie, to poprzez to, że pracujemy w ruchu, to dajemy też takie dodatkowe medium, które pozwala ludziom odreagować też czasem, tak? Że pośmiać się, tak? Pobawić. Tak? Często wprowadzamy elementy zabawy właśnie bo zabawa jest tym, co jest też takie pierwotne. My ludzie lubimy się bawić i często jak jesteśmy właśnie często to widzę, że ludzie, którzy przychodzą do gabinetu, nie pozwalają sobie na zabawę, na kreatywność, na lekkość, która jest taką manifestacją tego jest oddech na przykład. Tak? Bardzo często ten oddech jest takim pierwszą informacją, że coś jest nie tak, że to ten świat zewnętrzny powoduje, że właściwie zapominamy o tym, że mamy ciało, tak? A ciało jest tym, co jest. Poprzez odblokowanie tego, co jest zablokowane, mamy więcej przestrzeni w ciele, mamy więcej siły, mamy więcej energii, nasze ciało zaczyna nabierać kolorów, nasze ciało zaczyna nabierać
ja bym powiedziała, mocy. Tak? Też mamy narzędzia, mówię o narzędziach takich jak na przykład ugruntowanie, tak? Czyli ludzie, rytm, tak? Czyli ludzie zaczynają czuć, że są fizyczni, że mają kręgosłup, że mają szkielet, że mają mięśnie, narządy wewnętrzne. I to powoduje, że jak zaczynają odkrywać, że właściwie są tak skomplikowanym bytem pięknym w tym skomplikowaniu i pięknie, zaczynają nagle też poprzez pracę wyobrażeniową znajdować drogi do tego, żeby leczyć się. W pracy grupowej, jak pracujemy procesem kreatywnym, to co widzę, to grupa i ruch, i taniec mocno wpływa na taki poziom satysfakcji z życia, że ludzie wychodząc z sesji, nawet jeśli przychodzili smutni, zmęczeni, trochę załamani poprzez to, że widzą innych, którzy się poruszają, którzy wchodzą w interakcję ze sobą, czują, że jest im w życiu lepiej, tak? Że poprzez to, że się pośmieją, nagle te wszystkie problemy związane na przykład z chorobą, jednak z leczeniem się, znikają, zmniejszają się, że mają zasoby do tego i energię do tego, żeby sobie z tym radzić. Bo w tańcu to jest trochę tak, że warto doświadczyć, bo jeśli nie doświadczymy tego, że możemy sobie odetchnąć tak szeroko, tak, to trudno jest mówić oddychaj, tak, kiedy właściwie my tego nie potrafimy robić. Tak? I dopiero doświadczenie tego, że może być miło, że może być zabawnie, że właśnie poprzez to, że się chwilę potańczymy przez godzinę, będzie w ogóle wszystkie inne problemy okażą się w ogóle nieistotne, tak? I że właściwie to, co się wydało nie do zrobienia, staje się proste. Znaczy, ja mówię o takim o przekształcaniu i szukaniu właśnie nowych dróg, tak jak pewna droga, połączenie neuronalne się mogło skończyć, tak? Bo tak bywa w wyniku choroby. I teraz poprzez to, że się bawimy, tak, ja pokazuję taki ruch falisty, tak, bo to jest dokładnie to, co się często dzieje na sesji, tak, może być tak, że szukamy poprzez ruch, jakby co to, właśnie nie pchamy, często też pokazuję klientom, nie pchamy ściany, tak, która jest nie do przesunięcia, po prostu nie ma szans, żeby ją przesunąć, przynajmniej nie ręką, tak, ale możemy na pewno możemy się inaczej ułożyć, tak, możemy na przykład wykorzystać ścianę jako podparcie, tak, możemy, więc ten proces twórczy, który daje ruch i daje taniec, jest właśnie o tym, żeby w sposób lekki, pełen oddechu, poznając siebie, dać sobie szansę na to, żeby 1 plus 2 albo 1 plus 1 zrobiło 5. Bo często tak się dzieje, że w takim myśleniu logicznym taniec czy kreatywność powoduje, że właściwie lekarz mówi, to jest niemożliwe, a nagle się okazuje, że to jest możliwe, tak? Bo jest dużo radości, bo jest dużo pozytywnego nastawienia albo przekonań wspierających, takich jak informacja, którą sobie sam pacjent daje pod tytułem dam radę i mam wszystko, co jest potrzebne, żeby znaleźć rozwiązanie w tej sytuacji. To jest szansa dla mnie. I to są przekazy, które wspierają w takim radzeniu sobie, w niezamykaniu się w chorobie. A tak naprawdę to, co jest w ruchu, w terapii mocne, to jest to, że potrafimy poprosić swój umysł, swoje ciało, ale też znajomych, wszystko to, co życie nam przynosi, do tego, żeby być zdrowym. Żeby sobie radzić z tym, co jest, i traktować chorobę trochę jak jeden z elementów, który jest elementem do załatwienia, tak jak zakup mieszkania, tak jak są różne etapy w życiu, tak jak, nie wiem, urodzenie dziecka, wejście w macierzyństwo. Tak samo radzenie sobie z chorobą może być jednym z takich elementów, zadań życiowych, którym sobie musimy radzić. I naznaczanie chorego poprzez raka jest bardzo redukcyjne i powoduje, że rzeczywiście trochę się zatrzymuje tego człowieka w chorobie.
Więc to, co jest szansą, to to, żeby rzeczywiście traktować choroby jako tak wymiar po prostu funkcjonowania, bo choroby są, tak? Chociaż my w naszym społeczeństwie wolimy, nie tylko w naszym, tak, w ogóle we współczesnym świecie, wolimy nie myśleć o tym, że to jest element życia, tak jak śmierć jest elementem życia. To oderwanie od ciała w ogóle, oderwanie od tańca, od takich naszych podstawowych potrzeb jest bardzo szkodliwe, bo za dużo czasu spędzamy w mediach, siedząc, nie poruszając się, więc ja promuję taniec na wszelkie możliwe sposoby. Tak? Bardzo zachęcam do tego, żeby się poruszać i widzę, jaka jest potrzeba tego poruszania się w ludziach i że nawet jeśli to jest po prostu oddech, nawet jeśli to jest drobne, nie wiem, poruszanie się na krześle, tak, w pracy, czy posiedzenie. I myślę sobie, że takie ruchy jak taniec z gwiazdami, czy kontakt, improwizacja, jest bardzo dużo szkół tanecznych. Więc to też pokazuje, że ludzie szukają możliwości wyrażenia siebie po tańcówki, które są organizowane. No ja bardzo dużo o tym słyszę, że ludzie po prostu zaczynają szukać w ogóle możliwości do wyrażania siebie poprzez taniec. I że to stało się popularne i to jest jakaś nadzieja, bo ludzie też czują, że technologia odrywa ich od nie tylko technologia, praca, społeczeństwo odrywa. Natomiast myślę sobie tak, że z jednej strony jak idę na, nie wiem, chociażby jakieś wesela, czy jakieś imprezy, to tak naprawdę taka teza, że ludzie po prostu są oderwani od tańca, jest nieprawdziwa, bo akurat Polacy świetnie tańczą i jednak potrzebują tego ruchu, więc myślę, że nie jest tak źle, jak sobie myślimy. Natomiast rzeczywiście dobrze się dzieje, że są takie inicjatywy, które promują w ogóle taniec, powodują, że nagle taniec przestaje być wstydliwy, tylko staje się pewnego rodzaju modą, tak? No, moda na tango, moda na salsę, moda na taniec współczesny, moda na właśnie potańcówki, czy takie powrót do korzeni, do takiego polskich tańcy, które są niezwykle silne, bo one mają rytm, a rytm powoduje ugruntowanie, rytm powoduje jedność, też dużo, dużo pracy w takich kręgach, tak? To daje poczucie wspólnoty i to jest coś pięknego. No i cieszę się z tego, że właśnie jest rozwój, powrót do tego właśnie nurtu.